Dobrze was widzieć i witam was na naszych lekcjach. Uwielbiamy uczyć się Słowa Bożego i spędziliśmy na tym już dużo czasu. Ktoś mnie kiedyś zapytał, kiedy ty studiujesz, a ja na to, masz na myśli, kiedy ja nie studiuję, robię to cały czas. W samochodzie, gdy ktoś prowadzi, w samolocie studiuję, gdy idę do łóżka, biorę książkę i studiuję. Jeśli budzę się o drugiej w nocy też. Taki już mój styl życia. Studiować Słowo Boże, bo chcę Go uczyć, a robi się to przez studiowanie. Przeprowadziłem was przez serię lekcji. Ta jest ostatnia, to jest numer 10. Zbroja uwolnienia. Chrześcijańska zbroja uwolnienia. To zbroja Boża dana każdemu wierzącemu. Części tej zbroi jest 6. Przeczytajcie list do Efezjan 6, od wersetu 10 do końca rozdziału. Krok po kroku poznaliśmy już 6 elementów zbroi Bożej, które uczynią cię chrześcijaninem niezawstydzonym, takim, który jest zwycięski i błogosławiony. Na dzisiejszej lekcji, ostatniej lekcji, mamy sekret pełnego zwycięstwa. Myślę, że to jest wisienka na torcie. Jest to meta końcowa do zwycięstwa i chcemy, żebyś się nią ekscytował. Jest o tym w liście do Efezjan 6:18. We wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. To bardzo znaczący fragment słowa Pana. Przyjrzyjcie się i studiujcie je uważnie. Niech stanie się częścią waszej natury. Jest to wersja Króla Jakuba, którą przytoczyłem w polskiej wersji uwspółcześniona Biblia Gdańska. A więc modląc się w każdym czasie, zapytacie bracie Samral, czy to możliwe? Tak jest. Nastawienie modlitewne może być do wszystkiego, co robimy, czy to gotowanie, chodzenie, pracowanie. Możesz mieć postawę modlącą, mówiąc, modlę się. Twój duch może się modlić do Ojca prosto z Twego wnętrza, więc jest to możliwe, żeby modlić się zawsze. A Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi modlitwy. Mówi, modląc się we wszelkiej modlitwie. Bynajmniej nie martwej, ani nie w recytacji. Czytam to, co święty Franciszek powiedział 700 lat temu. Ty nie musisz tego robić. Módl się własną modlitwą. On nie miał takich problemów jak ty. Więc módl się nad swoimi. Módl się zawsze wedle swoich potrzeb i problemów z całą siłą. Bóg chce, żebyś modlił się z mocą. On chce, żebyś się modlił w autorytecie. Pisze tu, modląc się we wszelkiej modlitwie i prośbie. Prośba ta ma być ciągła, stała. Można to nazwać błaganiem. Pukasz, nikt nie odpowiada, to dalej pukasz, aż ktoś w końcu się zjawi. Tak więc z prośbą. To oznacza nie poddawaj się, nie rezygnuj. W niektórych lekcjach uczyliśmy, ile razy powinieneś się modlić za jedną rzecz. Niektórzy mówią, że jak raz się pomodlisz za coś, to jeśli pomodlisz się jeszcze raz, to jesteś w niewierze. To oznaczałoby, że Jezus modlił się w niewierze, bo dwa razy modlił się za ślepego mężczyznę. Za pierwszym razem uzdrowił go w połowie, on widział ludzi jako drzewa. Śmiesznie to musiało wyglądać, mówię wam. Więc pomodlił się jeszcze raz i tym razem on już widział ludzi normalnie. Eliasz modlił się 7 razy i nie powiedziałbym, że on się źle modlił. On zmienił cały naród swoimi modlitwami, ale modlił się 7 razy. Myślisz, że ile razy my powinniśmy? Ja lubię się modlić tak długo, aż dostanę to, co chcę. Chcę żyć z błagalnością w duchu. Chcę żyć w prośbie. Chcę szukać, póki nie znajdę tego, co potrzebuję. Więc modlimy się we wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w duchu. Duch jest tu z dużej litery, bo to Duch Święty. On jest tym, co rozdaje dary. On daje owoce i ekwipunek, który nosisz. To są dary Ducha Świętego. Hełm, tarcza, pancerz, miecz, to wszystko ekwipunek Ducha Świętego do zrobienia z ciebie udanego, wierzącego i naśladowcę Chrystusa, udanego ucznia naszego Pana i Zbawiciela. Powiedziane jest, czuwając nad tym,
Być może chrześcijanie nie czuwają zbyt gorliwie, wiecie? Czasami wiemy tylko, co się dzieje w naszym małym kościele. Może dziać się wielkie przebudzenie, a ty o tym nie wiesz, siedząc w swoim małym, marnym kościółku, słuchając kogoś nawijającego właściwie o niczym. Jesteś w to wplątany, a Bóg właśnie wysyła wielkie przebudzenie w twoim własnym mieście. Może gdzieś w miejskim audytorium albo w telewizji, a ty jesteś z dala od tego wielkiego poruszenia ducha, a ty w tym nie uczestniczysz. Prosiłem Boga o to, aby tak długo jak żyję, nie robił żadnego większego poruszenia na ziemi, jeśli nie jestem jego częścią. W tym ciele chcę być częścią wszystkiego, co czyni Bóg, tak długo jak żyję na tej ziemi. Nie chcę, aby Bóg robił cokolwiek, no chyba, że ja jestem tego częścią. I chcę, żebyś ty też był tego częścią. Nie przegap tego, co robi Bóg. Większość przegapia, większość ludzi przegapiło, co robił w czasach Wesleya, to, co Bóg robił przez niego. A w czasie Marcina Lutra też większość ludzi przegapiła, co Bóg robił. W dniu Jana Chrzciciela także. W dniu Jezusa też większość ludzi przegapiła to, co Bóg robił. Na litość boską nie przegapcie ostatniego deszczu, ostatniego przebudzenia, ostatniego poruszenia ducha. Nie bądźcie związani religijnością, bo przegapicie to, co Bóg robi. Proszę, czuwajcie. Podróżowałem przez Jawę wiele lat temu. Stan pociągów jest tam godzin politowania. Wygląda, jakby to wszyscy wybierali się na targ. Mieli ze sobą pościel i pełno innych rzeczy. Rozładowywali się wszędzie. Mówię wam, nie widzieliście w życiu takiego bałaganu. Przychodzicie wcześniej, zajmujecie miejsce, myślicie, że będzie wygodnie. Poczekajcie do czasu, gdy koleś obok przyjdzie ze swoją torbą wielką jak bagażnik samochodu i kładzie ją nieopodal, a później ktoś inny kładzie swoją na tamtą. Podróżowaliśmy przez Jawę pociągiem, wygłaszając kazania od miasta do miasta. Pewnego dnia ja i misjonarz siedzieliśmy na tym samym miejscu. Mówi, wziąłem obiad z domu, bo jest o wiele lepszy niż to, co serwują w pociągu i czystszy. Pomódlmy się. No cóż, skłonił głowę do modlitwy, ale ja nie. I tak to on się miał modlić. Naprzeciwko nas był facet z małpą na ramieniu. Widziałem, jak ta małpa spojrzała w dół, sięgnęła ręką i wzięła jego kanapkę. I wcale nie uciekła do swojego pana, lecz weszła tam, gdzie trzyma się walizki, na szczyt stojaka. Gdy skończył się modlić, rozejrzał się, mówiąc, gdzie moja kanapka? Ja na to, bracie, nie czytałeś Biblii, gdzie jest napisane czuwaj i módl się. Odparł, nie wiedziałem, że to dokładnie o to chodzi. Ja na to, dzisiaj tak, patrz tam. Spojrzał i zobaczył tę małpę z pełnym pyszkiem jego kanapki, żując ją. Powiedziałem, jeśli byś czuwał i modlił się, nie zabrałaby ci kanapki. Chrześcijanie powinni rozumieć czasy, w których żyjemy. Co oznacza dla ciebie świat komunizmu? Dla grzesznika nie za wiele. Dla nas to, że Rosja wkrótce pomaszeruje przeciwko Izraelowi i wszystkie sprzyjające jej nacje razem z nią. Bo Izrael dokona czegoś niesamowitego niebawem. Nie wiem czego, ale dokona i to doprowadzi do wojny z Rosją. Jeśli nie czuwasz, nie wiesz, o co chodzi. Nie znasz Ezekiela 38 i 39, Bóg powiedział, że to nadejdzie. W naszym dzisiejszym świecie niemoralności być może tego nie rozumiesz, ale Jezus powiedział, że tak jak w dniach Noego, że będzie jak w dniu nadejścia Syna Człowieczego. Tak jak było w czasach Lota, tak samo będzie w dniu przybycia Syna Człowieczego. Gdy widzimy doświadczenia Lota, tak jak Sodoma czy homoseksualizm, powiedziano nam, że tak będzie w czasach ostatecznych. Więc jeśli nie czuwasz, nie rozumiesz. Bóg chce, żeby jego Kościół czuwał, by rozumiał czasy, w których żyjemy. W Nowym Testamencie, drugi list do Tymoteusza, 2:1, czytamy, Ty więc, mój synu, wielki apostoł zwracał się do młodszego Tymoteusza, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. Chcę, żebyś był silny w tej łasce. Sekret pełnego zwycięstwa leży w Bożej łasce. We wszelkiej modlitwie i prośbie w Duchu Świętym, czuwając nad tym.
Musimy wszyscy czuwać z wytrwałością i prośbą w duchu. Nigdy nie rezygnuj, nie zwalniaj. Co za siła drzemie w modlitwie, tego nikt nie wie. Ciągłość modlitwy. Chrześcijanin ma tajną broń, a polega na tym, że diabeł nigdy nie zrozumie, co znaczy, gdy się modlisz, szczególnie gdy modlisz się w językach. Diabeł nigdy nie zrozumie, on nigdy nie pojmie siły, autorytetu, modlitwy, która załatwia sprawy do końca. Oraz czujności. Gdy czuwamy, nie jesteśmy zaskoczeni. Niektórzy mówią, nie rozumiem, w jakich czasach my żyjemy, ale ja tak, Biblia mówi ci o tym wszystko, ty musisz tylko być czujnym, a zrozumiesz. A jeśli będziesz uważny, będziesz gotów, gdy nadejdzie Jezus, bo nie wiesz, w jakiej godzinie Syn Człowieczy przyjdzie. Ale jeśli jesteś czujny, to będziesz gotowy. Jest to bardzo ważne dla chrześcijańskiego żołnierza, aby być czujnym. Nie jest świadomy diabelskich wynalazków. Wszystkie smutki i problemy dzisiaj mają początek w wynalazkach diabła. W tych ostatnich dniach, zanim Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, jednym z najsilniejszych słów to wytrwałość czy prośba. Wytrwałość to nie ten, co zaczyna na chrześcijańskiej wędrówce, lecz ten, co kończy i podsumowuje chrześcijańską drogę i to on zwycięży nad diabłem w czasach pójścia do nieba, by być z Panem Jezusem Chrystusem. Wielu poddaje się w połowie. Nie kontynuują aż do końca, strasznego końca, którego doświadczą, gdy spotkają Boga i odkryją, że nie kontynuowali w momencie, w którym powinni. Możemy także poruszyć nasze życie modlitewne i sprawić, że wyprodukuje w nas trwałą moc. Każdego dnia, gdy się modlimy, jest to relacja z Bogiem, a także sięganie po zasoby nieba. Modlitwa przynosi zasoby nieba do każdego z nas. Mamy je, bo nauczyliśmy się modlić. Nigdy nie możemy odkładać zbroi aż do pochwycenia, do powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus przyjdzie we własnym czasie, kiedy martwi w Nim powstaną, a my pozostali na tej planecie, powstaniemy, by spotkać się z Nim w niebie, zostaniemy przemienieni wraz z Panem i staniemy się oblubieńcami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeobrazimy się tak, jak niegdyś On na górze przemienienia. Wszyscy jako ciało Chrystusa spotkamy Go bez żadnej cielesnej skazy. Zbroja nie będzie nam już potrzebna. Odłożycie ją. Nie będziecie potrzebowali wiary, bo już będziecie z Nim. Nie będzie potrzebny wam miecz Ducha Świętego, bo On jest żyjącym Słowem. On jest Słowem, a nasz wróg, diabeł, będzie na zawsze pokonany i uwięziony w jeziorze ognia. I nigdy stamtąd nie wyjdzie. Nigdy stamtąd nie wyjdzie. W Księdze Objawienia 19:20 jest tak. I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda. A teraz 20:14. A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć. Pełny koniec śmierci. To będzie całkowity koniec, wszystko skończone. A my, którzy nosiliśmy zbroję Bożą, czy to był Mojżesz, czy Eliasz, czy Joshua, ktokolwiek, kto ją nosił, otrzyma nagrodę za bycia wiernym, za niezdejmowanie zbroi, za nieuwalnianie siebie z pancerza sprawiedliwości, lecz za noszenie pancerza prawdy, że trzymamy tę prawdę na sobie. I za bycie przepasanym Słowem Bożym, którym jest prawda Boża, i za pozostawanie obutym i gotowym do drogi, za nietracenie swoich butów, za bycie obutym w gotowość Ewangelii pokoju. Za to, że nieśliśmy dobre nowiny, pokój do serca, do kościołów, do społeczności, pokój dla narodów, który Jezus niesie dla naszej planety.
Tak więc nie będziemy potrzebowali już tych rzeczy, których używaliśmy w pielgrzymce na ziemi. Nigdy już się nie przydadzą. Na zawsze będziemy z naszym Bogiem i Zbawicielem. Będzie to kres wszelkich rebelii wobec Boga, wszystkich porażek. Będzie to koniec wszystkich chorób, całego bólu, wszystkich tych łez. To będzie koniec wszystkich ziemskich rzeczy, przeciwko którym była bitwa. Wszystko będzie skończone. Wtedy złożymy zbroję u stóp Jezusa i powiemy: już nie potrzebuję hełmu ani pancerza i nie potrzebuję już tarczy. Jestem w domu. Gdy amerykański żołnierz wraca do domu, nie potrzebuje tego, co na służbie. Żadnych broni czy wielkich dział ze statków, żadnego wyposażenia, bo jest w domu. Kiedy my idziemy do domu, by być z Bogiem, cały bój, którego doświadczyliśmy przez diabła, cała walka, którą dokonaliśmy, wszystko będzie skończone. Spotkałem żołnierzy na służbie i wiem, jak bardzo chcieli wracać do domu. Tak samo jest w chrześcijańskich szeregach. Niektórzy z nas walczyli długi czas, bardzo ciężko. Niektórzy robili wszystko, co mogli i mówimy im: ucieszę się, kiedy ta bitwa się skończy. Bitwa wkrótce dobiegnie końca, cała wojna wkrótce się skończy. Pragnę przynieść wam siłę na tę godzinę, a także odwagę. Chcę, żebyście wzięli wszystko, co składa się na waszą zbroję i nosili to dobrze. Miejcie ją naoliwioną i nasmarowaną, wypolerowaną i kiedykolwiek napotkacie szatana czy grzechy, powiedzcie, że jesteście w chrześcijańskich siłach zbrojnych i macie pełny komplet zbroi uwolnienia. I ja jestem zwycięzcą, ja przynoszę zwycięstwo, gdziekolwiek się udam. Noś ją dobrze, a pewnego dnia złożysz ją na ziemię. Wszystko będziesz miał osiągnięte. Będziesz radować się i powiesz: dzięki Bogu, nareszcie koniec tego wszystkiego. A teraz proszę Cię w imieniu Jezusa, kiedy jesteśmy w tych ostatnich dniach i czasach, bo to są najcięższe chwile, jakie przeżywał świat. Nie było żadnego narodu w historii z wyjątkiem Rosji, który odrzucił Boga na ponad 60 lat. Przeciwstawił się Mu, rzekł, że Boga nie ma. Muszą to zrekompensować. Nigdy nie było czasu z tak wieloma rozbitymi domami jak dziś, a także sercami, dziećmi, które nie wiedzą, kogo kochać, którym powiedziano: kochaj tego, a tamtego nienawidź. Są podzielone w środku. Małe dzieci dorastają w siniakach, bólach i przestępstwach, których mieć nie powinny. Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy całkowitej zbroi Bożej, jak nigdy dotąd. Pragnę, abyś te 10 lekcji sobie odświeżał od nowa i od nowa i rzekł: Boże, chciałbym być wyposażony w zbroję. Chcę być silny w mocy Najwyższego. Chcę maszerować w całkowitym zwycięstwie Pana i mojego Zbawiciela. Chcę wygrać wszelkie zwycięstwo. Nie musisz padać przed diabłem w kłamstwie. Nie musisz padać przed diabłem w cudzołóstwie. Nie musisz padać przed diabłem w oszustwach. Nie musisz padać przed diabłem w wierzeniu kłamstwom religijnym i w dołączaniu do kultów, które cię zniszczą. Nie musisz być zaangażowany w ten sposób. Bóg dał ci zbroję. Piękną, potężną, wspaniałą, taką, która nie zawiedzie. Użyj jej, a zdobędziesz całkowite zwycięstwo, całkowite błogosławieństwo, całkowitą pomoc. Bóg chce, abyś miał tę zbroję. Może jeszcze nie masz armii, ale zbroję możesz mieć teraz. Jak możesz ją zdobyć? Według Biblii i pierwszego listu Jana 1:9 właśnie tak. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, a więc gdy zaczniesz teraz spowiedź mówiąc: Jezu, jestem zmęczony i znużony grzechami. Szedłem złą drogą. Nie nosiłem żadnego z elementów zbroi Bożej. Byłem otwartym celem dla diabła, tego świata i dla grzechów i żądzy przez całe te lata. Chcę zamknąć już ten rozdział i otworzyć się na Pana Jezusa.
Tak więc, jeśli wyznamy swoje grzechy, jeśli nie chcesz przyznać się do bycia grzesznikiem, nie możesz być zbawiony. Tylko ludzie, którzy wyznają, że są grzesznikami, będą zbawieni. Jedyną drogą do Boga jest przyznanie się do bycia zagubionym, do bycia grzesznikiem, że Jezus jest sprawiedliwy i zbawia. Dopiero wtedy jesteś na drodze do zbawienia. Pierwszy list Jana 1:9 mówi, jeśli... Bóg wie, że niektórzy z was tego nie zrobią. Jeśli wyznamy swoje grzechy, to Bóg Jahwe jest wierny. Możesz polegać na tym słowie, wierny. Cokolwiek robił 4000 lat temu, robi i teraz. Cokolwiek zrobił dla twoich dziadków, zrobi dla ciebie. Bóg jest wierny. W to musisz wierzyć, rozumiesz? Jeśli wyznamy swoje grzechy, na scenę wchodzi Bóg. Gdy przeprosisz, to wszystko, co mogłeś zrobić. Nie możesz zrobić nic innego, to wszystko. Gdy wyznasz grzechy, to Bóg przychodzi i przebacza je. Oczyści cię z całej nieprawości. Ty nie musisz się oczyszczać. Nie musisz robić z siebie dobrego. Nie musisz mówić, patrzcie, jaki jestem dobry. Nie. Bóg oczyści cię z wszystkich grzechów. Tak jest napisane w waszej Biblii, w pierwszym liście Jana 1:9. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Czy to nie wspaniałe? Sprawiedliwy z powodu Jezusa i Jego śmierci Bóg jest sprawiedliwy. Wybaczy nam grzechy, oczyści nas z wszelkich nieprawości. Na twoim miejscu gdzieś bym to powiesił nad łóżkiem, bo to jeden z najlepszych wersetów w Biblii. Pomoże ci zbliżyć się do Jezusa. Gdy do Niego przychodzisz, Jezus natchnie cię Duchem Świętym, a następnie samą zbroją Jezusa, zbroją Bożą, zbroją chrześcijanina, pancerzem uwolnienia. Nakłada ci ją i nagle zaczynasz iść w zwycięstwie. Nie w przegranej, nie w rozpaczy czy depresji. Stajesz się, jak to mówimy, odważny jak lew. Spoglądasz na diabła i mówisz, ale z ciebie przegryw. Patrzysz na grzeszników i mówisz, że jest ci przykro, też taki byłeś. Idziesz w tym pancerzu Bożym przez ten świat. Milionom się udało, robią to teraz i ty też możesz. Nie mów to nie dla mnie, to nieprawda. Ktokolwiek wierzy, będzie zbawiony. Ktokolwiek wyznaje, będzie mu wybaczone. Kto przychodzi do Jezusa, nie będzie wyproszony. Bóg, jak rzekł Piotr, nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy doszli do pokuty. Chcę, żebyście nałożyli zbroję Bożą dziś. Wypolerujcie ją i naoliwcie, żeby nie trzeszczała tą, którą dał wam Bóg, oliwą Ducha Świętego, rzecz jasna. A potem chcę, żebyście wyszli naprzeciw światu, cielesności i diabłu jako wojownik, jako zwycięzca i powiedzieli, podbiję ten świat dla Jezusa, pobłogosławię go z Jezusem. Jak tego dokonasz, na koniec tej podróży będziesz tak wdzięczny, że zrobiłeś to, co Bóg od ciebie oczekuje. Obiecaj mi dziś, bracie Samral, będę czytać słowo każdego dnia. Będę się modlić codziennie. Będę wierny, aby uwielbiać, aby chodzić do kościoła. Telewizja nie wystarczy. Uwielbienie przez telewizję to jak wyznanie miłości przez telefon. To nie to samo. To jest wyznanie drugiej klasy. Nie możesz kochać kogoś przez telefon. Musisz być tam ze swoją osobą, by ją kochać. I tak samo jest z modlitwą. Nalegamy, abyś przysiągł swoją wiarę do Boga już dziś. A później, abyś rzekł, Panie Jezu, będę zwycięzcą w tym życiu i tak będzie. Teraz was pobłogosławię. Ojcze, w tej podsumowującej lekcji, z tych 10 lekcji, jesteśmy dumni, że mogliśmy doprowadzić je do poziomu radości, zwycięstwa, namaszczenia. Przyjrzeliśmy się wszystkim 6 elementom, które dał nam Bóg jako zbroję. I to działa. Zadziała w każdym. Błogosław mojego bliźniego, mojego przyjaciela. Przyprowadź ich do poznania Boga. Pomóż im, Panie, założyć pancerz Boży, aby zostali wspaniałymi ludźmi w imieniu Jezusa. Wierzę, że tak zrobisz i dziękuję ci za to. Przyjmijcie to i niech Bóg was błogosławi.